Dobry wieczór Państwu. W imieniu zespołu wokalnego mam zaszczyt powitać Państwa w trzecim już dniu, na piątym koncercie w ramach czwartej edycji festiwalu Artefonie. Tytułem wstępu. Artefonie to jest jedyny taki festiwal na mapie północnej Polski, który łączy w sobie kulturę wysoką z popkulturą. Staramy się, żeby było to w jak najlepszym wydaniu, bez zbędnego nadęcia, w niebanalnej i przystępnej formie. Jest to festiwal, w ramach którego każdego roku chcemy prezentować Państwu różnorodne spojrzenia na muzykę klasyczną, ale nie tylko. Jego organizatorem i pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, w ramach którego działa zespół wokalny Art & Voices. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest połączenie dwóch pojęć, które z natury są sobie przeciwstawne – harmonii oraz chaosu. I tak harmonia kojarzy się nam wszystkim z muzyką klasyczną, która jest trzonem naszego festiwalu. Natomiast pojęcie chaosu przywodzi na myśl te gatunki muzyki, gdzie improwizacja odgrywa bardzo znaczącą rolę, która wprowadza ten taki element nieprzewidywalności, czyli gatunki takie jak jazz czy muzyka alternatywna. I chcemy, żebyście Państwo w tym labiryncie chaosu i harmonii nieco się zagubili i jak najlepiej czerpali tę przyjemność słuchania muzyki przez duże M. Oczywiście festiwal z pewnością nie mógłby się odbyć, gdyby nie hojność naszych mecenasów i sponsorów. I tak, projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenasem festiwalu jest Grupa Plichta, a sponsorami są Salon Audio Nautilus, Drukarnia Wejherplast, Browar Lubrow, Reprocentrum, MZK Wejherowo, Hotel Olimp oraz Ekołaźnia. Mamy również znakomitych partnerów, którzy działają wspólnie z nami, a są to Wejherowskie Centrum Kultury Filharmonia Kaszubska, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz parafia pod wezwaniem Królowej Polski, w której właśnie się znajdujemy. Patronami medialnymi festiwalu są Radio Kaszebę, Telewizja TTM, Radio Norda FM, Nadmorski 24.pl, Puls Wejherowa oraz Polmik.pl. Z tego miejsca chciałbym też podziękować serdecznie gospodarzowi tego miejsca, księdzu proboszczowi Andrzejowi Nowakowi, który już kolejny rok jest otwarty i gościnny i cieszymy się, że możemy po raz kolejny gościć w progach tej parafii. A dziś, proszę Państwa, koncert, który będzie miał znamiona chaosu, oczywiście w jak najlepszym wydaniu, bo będzie to koncert muzyki improwizowanej. I będzie to dosyć oryginalne połączenie organów Bogusława Grabowskiego oraz saksofonu Macieja Sikały. Można by pomyśleć, że jest to dość odważne połączenie, natomiast wiele organowych instrumentów posiada takie głosy jak trąbka, puzon, klarnet czy obój. Ja przyznam szczerze, w organach głosu saksofonowego nie słyszałem, więc z całą pewnością będzie to ciekawe doświadczenie. Sami artyści mówią, że ten zestaw organów i saksofonu nie tylko nie razi, ale brzmi fantastycznie. Do tego, jak wspomniałem, będzie to improwizacja, więc każdy ich koncert jest jedyny i niepowtarzalny. A całość wzbogacą rozważania zaczerpnięte z twórczości doskonale wszystkim znanego księdza Jana Kaczkowskiego, którego głosem dzisiaj będzie Dominik Mazan. Jeżeli chodzi o biogramy, nie będę tutaj się zagłębiał, też żeby nie zabierać czasu. Zachęcamy do skorzystania z folderów festiwalowych, tam są wszystkie szczegóły. Oczywiście też możecie te foldery Państwo po koncercie zabrać do domu. A jeżeli chodzi o tematykę dzisiejszego koncertu, ona również nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do obchodzonego dzisiaj w Kościele święta podwyższenia Krzyża Świętego. A krzyż dla każdego chrześcijanina jest symbolem Bożej bliskości, wiary, miłości i obietnicy życia wiecznego. A jednocześnie jest w takiej zwykłej codzienności nierozerwalnie związany
z cierpieniem, który jest nieodłącznym elementem każdego ludzkiego życia. I dziś właśnie chcielibyśmy też o tym cierpieniu pamiętać i pochylić się nad ludźmi cierpiącymi fizycznie, dla których bardzo często nie ma już ratunku. I jest to doskonała okazja, żeby cokolwiek móc dla nich zrobić. I taką pomoc dla ludzi nieuleczalnie chorych świadczy hospicjum pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Wejherowie. I być może nie każdy z Państwa wie, że my w Wejherowie właśnie takie hospicjum mamy. Bardzo często, kiedy mówimy hospicjum, no to pierwsze, które nasuwa się na myśl, to jest właśnie hospicjum w Pucku, założone przez księdza Kaczkowskiego. I opiekę nad chorymi w tym hospicjum pełni zespół składający się z wyspecjalizowanych lekarzy, pielęgniarek, w miarę potrzeby psychologa, rehabilitanta i wielu wolontariuszy. Opieka w nim sprawowana jest bezpłatnie i również bezpłatnie są udostępniane chorym wszystkie niezbędne sprzęty medyczne. Dlatego tak ważna jest nasza pomoc, więc zachęcamy już teraz do wsparcia finansowego, bo są dziś z nami wolontariusze wraz z panią Sandrą Dzięcielską, za którym bardzo serdecznie dziękujemy za to przybycie. Raz jeszcze proszę o składanie datków do puszek. Będzie to można zrobić wychodząc z kościoła. Jest też forma darowizny na konto bankowe. Wszystkie szczegóły są też w naszym folderze festiwalowym. A teraz, szanowni Państwo, gorąco zapraszam do zanurzenia się w medytację w przestrzeni sakralnej. Bogusław Grabowski, organy, Maciej Sikała, saksofon, Dominik Mazan, narrator.
Chrystus bierze krzyż. A może mu go wkładają? Obarczają go tym krzyżem? Techniczne szczegóły nas nie interesują. Czy to była poprzeczna belka? Czy to były poprzeczna belka z pionową? Na pewno było to bardzo ciężkie. W Kościele katolickim, w drugiej modlitwie eucharystycznej słyszymy: On, który dobrowolnie wydał się na mękę. Ta dobrowolność Boga jest kluczowa. Nikt go do tego nie zmusił. Z własnej woli wziął krzyż po to, żeby nas odkupić. Nie zawsze rozumiałem, co to znaczy odkupić, zbawić. Dlaczego on i dlaczego własną wolą i dlaczego wszystkich? W tym musi być coś niezwykłego, Bożego, przekraczającego granice rozumienia, kiedy Bóg Ojciec zsyła Syna, a ten Syn własną wolą, niezależną od Ojca, decyduje się na coś takiego? Thank you.
Ktoś by powiedział: Słabeusz. Dopiero co wziął krzyż, kilka kroków i bach. A upadek musiał być, jak każdy, bardzo bolesny. I jeszcze przygniecenie krzyżem. Nie chcę sobie tego nawet wyobrażać. Jakaś zwykła nierówność upada i ten krzyż go dobija. Tak się też zdarza w naszym życiu, kiedy niespodziewanie upadamy. Przychodzi mi na myśl fragment psalmu, który mówi o takim cierpieniu, gdy nieoczekiwanie dostajemy jeszcze kopniaka. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadał, piętą we mnie godzi. Psalm 41. To są takie sytuacje, kiedy z najmniej spodziewanej strony dostajemy kopniaka w miękkie podbrzusze. To niezwykle trudne, żeby ochronić tę najbardziej wrażliwą sferę swojego sumienia, a z drugiej strony być na tyle, chciałoby się powiedzieć, eleganckim, żeby nawet w złości, kiedy ktoś nas porządnie wyprowadzi z równowagi, nie dawać kopniaka. Thank you.
chorzy. Od najbliższych wcale nie potrzebujemy głupiego pocieszactwa. Potrzebujemy, żebyście się nie bali z nami o tym rozmawiać. To często w zdrowych jest strach, jak ja mu to powiem. Tylko proszę zwrócić uwagę, że wtedy zawsze jestem ja, nigdy ten drugi. W Ewangelii padają słowa: byłem chory, a nie przyszliście do mnie, czyli nie usiedliście przy moim łóżku, nie pogadaliście ze mną. Potrzebujemy od was takiego przekazu. Boję się o ciebie jak nie wiem co. To jest trudna sytuacja. Zrobimy wszystko, żebyś wyzdrowiał. Będziemy walczyć, ale nie bój się. Wszystko jedno jak będzie, czy dobrze, czy źle. Ja z tobą będę, nie zostawię cię, bo cię kocham. Żeby mieć siłę i odwagę do powiedzenia czegoś takiego, trzeba nad relacjami z innymi ludźmi cały czas pracować. Także wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy nam się rozpadła rodzina, mamy moralny obowiązek walki o relacje. Gdybym miał dziecko, a bardzo chciałbym mieć, ale przysięgam, nie mam. I ono, wszystko jedno, czy malutkie, czy dorosłe, musiałoby tulić się do jakiegoś obcego faceta, a ja nie zadałbym sobie wysiłku, żeby o nie zawalczyć, byłaby to dla mnie kosmiczna porażka. Lubię porównywać bliskość do mięśnia. Ten mięsień miłości, bliskości, a także sumienia musi być wyćwiczony na trudne czasy. Bo kiedy przyjdzie tragedia, choroba, rozpadnie się nam związek, popłaczemy się, bo będzie ciężko, ale wpadniemy w ramiona najbliższych. Dlatego błagam was, rozmawiajcie z sobą. Okazujcie sobie czułość, przytulajcie się.
Często słyszymy, zwłaszcza od opasłych kaznodziejów, opasłych nie tylko w sensie fizycznym, ale też intelektualnie lekko przytłumionych, złącz swe cierpienia z cierpieniem Chrystusa. Dostajesz szału, gdy ksiądz, który wylewa się z ambony, rzuca takie komunały, a za chwilę wsiada do wypasionego Mercedesa, bo on tak naprawdę nie wie, o czym mówi. Przede wszystkim, kto go tak uczy? Przecież nikt normalny tak nie gada. W seminarium czegoś takiego nie spotkałem. Czasem ludzie mnie pytają, czy was w seminarium uczą tak mówić? Chodzi o kaznodziejski ton. Gdzie tam? Ale idąc dalej, wiem, co on chce powiedzieć. Że czasem swój dyskomfort, swoje niedomagania można ofiarować za kogoś innego. Z punktu widzenia etycznego cierpienie fizyczne ma zerową lub znikomą wartość. Pan Bóg naprawdę nie potrzebuje bólu naszego zęba, nowotworu czy złamanej nogi, by zbawić świat. Ludowa teologia. Kogo Pan Bóg kocha, temu krzyżyki zsyła. Jest kompletnie nieteologiczna. Tak samo jak wątpliwa wydaje się teoria, że nasze cierpienie dopełnia męki Chrystusa. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że jedna kropla krwi Chrystusowej zbawiłaby cały świat. Pan Bóg niczego nie potrzebuje od nas. To my Go potrzebujemy. Zaraz po wojnie ludzie pytali, gdzie był Bóg w Auschwitz? W Auschwitz Bóg był w przykazaniu nie zabijaj, bo ono tam nie przestało obowiązywać.
Czasem ktoś mnie pyta, oczywiście nie porównuję tych sytuacji, gdzie jest Bóg w księdza chorobie? Wtedy mówię, że jest ze mną. Nie mogę pozwolić rozpaczy odbierać sobie wiary, że On jest ze mną w chorobie. Stąd taka praktyczna rada. Pamiętajcie, że jeśli z jakiegokolwiek powodu zawali się wam świat, jeżeli was wywalą z pracy i będzie to niesprawiedliwe, jeżeli was wywalą sprawiedliwie, to znaczy, że zawiniliście, to Pan Bóg będzie w tej niesprawiedliwości. Popatrzcie, z jednej strony wcielenie, a z drugiej prawdziwa obecność Chrystusa w Komunii Świętej. Te dwie rzeczy, które się zespolą, oznaczają, że On stał się ludzkim ciałem ze wszystkimi konsekwencjami. Umarł w ciele, zbawił świat przez biologię. A my, jako ta biologia, która się psuje, poci i brzydko pachnie, mamy niezwykły przywilej przyjęcia Jego ciała. Nie symbolicznego, nie duchowego, ale prawdziwego, realnego, substancjalnego. Nasi bracia protestanci też w to wierzą, tylko w samym momencie przyjęcia. A my wierzymy, że jest obecny na stałe. Jeżeli Bóg jest ze mną, jeżeli mogę Go przyjąć w sposób godny do siebie, jeżeli On się ze mną dramatycznie w mym ludzkim ciele jednoczy, to co mi się może stać? Śmierć, chociaż jest nieprzyjemnym procesem, jest tylko jakąś granicą.
Teraz o czymś najpiękniejszym. Chciałbym Państwa zachwycić wizją zbawienia i przerazić wizją potępienia. Otóż widzę to tak. Stajemy z całą prawdą o sobie wobec Boga, którego rozumiem jako światło osobowe, żeby nie pójść w buddyzm. Osobowe światło piękna, dobra, prawdy i miłości. Nie żaden zielony stolik i waga. Prześwietleni przez Bożą prawdę, dobro i miłość, widzimy, czy zarówno przez fundamentalne, jak i te drobne, codzienne wybory pasujemy do Boga. Jeśli tak, to nasze poczucie szczęścia będzie przyrastało w postępie geometrycznym. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 i aż do nieskończoności. Zaskoczy nas ta dynamika. Dążenie do tego stanu rzeczy możemy nazywać czyśćcem. Dla mnie oznacza on cierpienie z tęsknoty, że nie mam w sobie jeszcze tyle światła, by zjednoczyć się z osobową światłością. Ale pamiętajmy, że w ramach naszej wolności istnieje też opcja inna. Zachowując pełną godność, stajemy po tamtej stronie i orientujemy się, że przez fundamentalne i drobne wybory, jakich dokonaliśmy, do Boga nie pasujemy. Czujemy dysproporcję między własną ciemnością a tym Bożym światłem. Jesteśmy ciemnością. Chcemy się schować. I to nie tyle Bóg nas potępia, ile my uciekamy od światła w nicość, nienawiść i samotność. Gdyby tych dwóch opcji nie było, to nasza wolność nie miałaby sensu. Dziękujemy Ci, Chryste, że poniosłeś za nas śmierć krzyżową. Chwalimy Twoje zmartwychwstanie, na które już w wielkim napięciu czekamy.
Na końcu tych rozważań może was zaskoczę. Nie będę jakoś szczególnie walczył o wasze zbawienie. Moim podstawowym celem jest siebie zbawić. Jeżeli przy okazji kogoś do Pana Boga przyciągnę, a może tylko nie odepchnę, to niech Stwórcy będzie chwała. Każdy ma w tym sensie być egoistyczny i dbać o własny interes, zabiegając o własne zbawienie. Zdarza się nam pobłądzić. Przyjdą dni mroczne i ciemne, przyjdzie moment zaćmienia sumienia, kompletnej depresji. Nie możemy wtedy zapominać, że w naszej prywatnej tragedii nie jesteśmy sami. Dzięki temu, że Bóg pokornie zamknął się pomiędzy główką a stópkami małego dziecka, że najpierw stał się blastocystą, potem embrionem, małym dzieckiem urodzonym w Betlejem, później nastolatkiem. Może robił jakieś głupoty, o czym Ewangelia nie wspomina, ale był bez grzechu. A następnie stał się dorosłym mężczyzną, którego historię znamy. Możemy czuć go najbliżej, jak się da. On wszystko o nas wie. Lubię powtarzać, że Bóg jest kimś dramatycznie bliskim. Nie można założyć, że Bóg nam błogosławi, kiedy jesteśmy młodzi, piękni i bogaci, ale gdy coś złego się z nami dzieje, przestaje to robić i wtedy z tego młodzi, piękni i bogaci zostaje tylko i.
Bogusław Grabowski, Maciej Sikała, Dominik Mazan. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękuję Państwu gorąco za przybycie, za obecność. Ja miałem powiedzieć na samym początku, że będziemy mieli do czynienia z 7 rozważaniami i 8 improwizacjami, ale widząc na cudowną wręcz w Państwa frekwencję, wydaje mi się, że nie była to duża wpadka z mojej strony. Ja tak, kiedy słuchałem sobie dzisiaj tych rozważań i medytacji, przyszła mi na myśl aklamacja przed Ewangelią z dzisiejszej mszy świętej, gdzie święty Paweł pisze: nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. I tak się zastanawiałem, czemu święty Paweł nie użył słów: przez który świat stał się ukrzyżowany dla mnie, tylko dzięki. Życzę Wam wszystkim i samemu sobie takiego podejścia do krzyża, do cierpienia, bez względu na to, jak bardzo wierzącymi ludźmi jesteśmy. W tym duchu łączności z cierpiącymi raz jeszcze zachęcam do złożenia datków, czy to w formie do puszki, czy w ramach przelewu bankowego darowizny na podany numer konta w folderach. Zachęcam też oczywiście do cyklicznego wspierania tego ogromnego skarbu, jakim jest nasze wejherowskie hospicjum. Zapraszam też na jutrzejszy koncert do Filharmonii Kaszubskiej o godzinie 19:00. Będzie to spektakl muzyczny Laboratorium Ballad i Romansów Adama Mickiewicza, gdzie zespół wokalny Art & Voices zmierzy się de facto ze świtezianką Adama Mickiewicza, gdzie do fragmentów czytanych będziemy improwizować wokalnie, a pomiędzy nimi będziecie mogli Państwo usłyszeć nasze utwory, w tym te najnowsze, które nagraliśmy 10 dni temu na naszą najnowszą płytę. Już teraz zachęcam do rezerwowania sobie 18 maja 2025 roku, bo będzie wtedy miała miejsce premiera tej płyty w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Z mojej strony to wszystko. Z Bogiem, drodzy Państwo, i dobrej nocy.